Dobra, jest 5:50. Jeszcze jest noc. A my chcemy jechać właśnie na wschód słońca, na Formentor. Na Formentor, czyli tam na tą, jak to się nazywa, lighthouse, czyli w sensie latarnię morską. I tam będziemy przeżywać naszą kolejną podróż i przygodę, tak więc zaraz się widzimy na wschodzie słońca. Jedzie z nami nasz towarzysz Piesio. Spakowany do plecaka, mówi, że jedzie. Dobra, bierzemy wodę jeszcze i lecimy. Dobra, powoli już widać tam wschód. Ale będzie jazda. Teraz będziesz miał tak bardzo w lewo. Ej, widać w ogóle ten dobry jest, dobra przejrzystość jest. Jest zarąbista przejrzystość. Będzie. No nie no, ten wschodzik będzie chyba pierwszą klasą, jaki w ogóle w życiu widziałem. Patrzcie, już jest latarnia. Jest. Kurwa, świeci. Świecą nam, żebyśmy nie ten. Tutaj przyjedźcie. No, fajnie. To jest ta latarnia? Tak. To już jesteśmy. A szkoda, że ta droga nie jest tak podświetlona delikatnie, nie? Wiecie, że jak czasami są drogi takimi podświetlone, takimi... Nie no... Pięknie tu jest ogólnie. Wieczorem jest lepiej, bo przynajmniej widać światła na zakrętach. Ale znowu nie widać wyskakujących mostów. Z nosa. No i dobra, dojechaliśmy na ten wschód. Jesteśmy przed czasem, tam już widać ładnie. Pokażę wam to z drugiej kamery, bo to z tej tak nie widać super. Strasznie wieje, ale patrzcie na ten wschód. To, co się będzie zaraz działo, to jest normalnie bajka. Coś pięknego będzie za chwilę. Chodźcie zobaczyć, nie wiem, tak to wygląda. No i ta przepiękna latarnia tutaj, która... W ogóle sama ta droga w ogóle była piękna. Tamtędy tymi skałami, żeśmy tu jechali, tymi górami. Wschodzik będzie za jakieś około 5-10 minut. No tak więc czekamy i zaraz się widzimy. Strasznie tutaj wieje, okropnie. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know. Yeah.
przyszedł nas koleżka. I ze wschodu lipa. Zapowiadało się naprawdę nieźle, ale niestety kicha totalna. Widzicie, tylko tyle idzie wykrzesać, tak to koniec. Niestety, wracamy do hotelu na śniadanko. No to wschód słońca nam nie wypalił, niestety zaszło za horyzoncie, zaszło chmurami. Chociaż tyle, że tutaj jest taki widoczek. Widzicie, przylądek. To jest ta piękna droga. No i wiadomo, latarnia. Ale niestety, no, zapowiadało się naprawdę grubo. Zapowiadało się naprawdę super wschód słońca, a wyszła, no, kaszana trochę. Ale nic, nie poddajemy się, jedziemy dalej w podróż. Niesiemy do zwiedzenia najpiękniejszą plażę na Majorce oraz kilka innych ciekawych miejsc, w tym Palma de Mallorca, czyli stolica Majorki. Każdy obrażony na siebie, masakra. Czemu dopiero na tą godzinę? A tam wylatowałeś? Tak, tak. Właśnie za tą górą przed nami ten. Jakbyście chcieli tutaj w ogóle przyjechać, to w przeciągu od czerwca do połowy października jakoś jest tutaj zakaz wjazdu po godzinie 10. I trzeba tutaj autem wjechać przed godziną 10, tak więc no my żeśmy tu przyjechali o 7 na wschód. Ale po 10 już trzeba stąd totalnie wyjechać, bo są dosyć duże mandaty podobno i płacić też za parking, tak więc nie wiem, ile wtedy to kosztuje. Z tego co się dowiedzieliśmy, to chyba 20 euro za parking, jeżeli tu wjedziecie jakoś później i to jeszcze na Formentor Beach, tak więc tutaj później trzeba jeszcze dojechać tak busem. My tu podjechaliśmy pod samą latarnię samochodem, bo jak widzicie, tu jest normalnie parking przy samej latarni. Ale tak jak mówię, niestety to trzeba zrobić przed godziną 10. Co, nie chce fajki? Ona się chwyci za jajka. A ona gryzie? Gryzie. Co? Normalnie gryzie. Tak? Ej, co oni w ogóle jedzą, patrzcie. Skubią. A nie zabiera im pchu. Kurwa, chcę jej dać. No, tak więc teraz czas na karmienie kóz majorkańskich. Zbieracie im pokarm? Co tam jest? No, akurat mega ładnie. Idziemy teraz na taki punkcik widokowy, tutaj jeszcze się zatrzymaliśmy po drodze akurat. Zobaczymy, co z niego widać. A później może pożyczkę. O tu. Ale to zobaczymy za chwilę. Na razie idziemy tutaj na ten punkcik widokowy. Ogólnie jest mi strasznie przykro, że ten wschód słońca nie wypalił, bo nastawiłem się na taki, kurczę, super ekstra wschód. No, a wyszło troszkę inaczej. Ale ogólnie to się cieszę, że chociaż ten Mirador, to jest Colomer, że chociaż znaleźliśmy, bo w ogóle tego nie mogłem znaleźć nigdzie na internecie, gdzie to dokładnie jest. A strasznie mi się tutaj podoba, patrzcie na to.
Gdzie ty jesteś? Mirada de Escolomer. No. Wojci! Tak? Zobaczę ci chyba rytmi, nie wiem, ale porządne zrobi. Tak? Doszliśmy na sam koniec Mirador de Escolomer i Kamila zostawia gumeczkę też. Tutaj widzimy nawet jakieś kwiatuszki boho. Zostawiasz? No zawiąż byle jak sobie, tak jak masz. Matia, co zostawiasz na szyjnik? Nie. Nie. Ale piękny widok. Piękny widok.
mega, mega tu jest wysoko, normalnie nie wiem ile tu będzie metrów, ale no grubo. W tym odcinku to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i na razie, widzimy się już niebawem.